Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. A tu wita RX 5090, czyli RTX 5090, laptop od Dream Machine z najmocniejszą mobilną kartą laptopową RTX od Nvidia oczywiście, tak? Plus mamy tutaj Intela 275HX 24-wątkowy procek z tego roku, wszystko te parametry. Co dzisiaj, ostatnio widzieliście sobie taki mój, powiedzmy, przeglądzik, moje odczucia z działania tego, a dzisiaj mięsko, benchmarki, testy w DaVinci Resolve, gdzie będzie również przeprowadzony benchmark, pobór prądu, tego cuda, Cinebench, także wszystko na Windowsie 11, tam 24H2, ja się nie znam na tych oznaczeniach. W każdym razie dzisiaj zobaczycie sobie wszystko na windzie, jak to się testuje. 3D marki też mam zrobione dużo testów. Mam nadzieję, że jakoś coś tam wam to wszystko popomaga. Chciałem użyć Foronixa, ale Foronixa się już nie da używać, powoduje kupę błędów. Mówię oczywiście na Linuxie, tak? Bo na Windowsie też się gorzej, żeby to uruchomić. W każdym razie bardzo dziękuję firmie Dream Machines, wszystkim, którzy tam ogarniają w tej firmie to i pomogli temu, żeby ten laptop się tutaj w studiu znalazł. Bardzo, bardzo dziękuję, moi widzowie, zapewne także, bo no, kurde, no, 5090 jest konkretnie, jest bardzo konkretnie. Dobra, koniec gadania, zapraszam na mięsko w postaci benchmarkowego testu. This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution.
about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. Calling to say I we'll be right back.
just calling to say I... Some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. Well, does it matter, man? Autonomy is an illusion. Can't even decide what color to wear or which burger to eat. What the f- does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. No jak tam jest wrażenie? Jest duże wrażenie, nie? Robi to robotę, powiem to tak, robi to robotę. Nie tylko wyglądem, ale i komponentami w środku. Słuchajcie,
to co, no widzieliście jak to wygląda, 33 tysiące w Cinebenchu, tam chyba w R23 wyszło multicore, no jest to potworek, tak? Jest to kawał fantastycznego naprawdę sprzętu. Jeszcze raz dziękuję firmie Dream Machines i wszystkim, którzy byli w to zaangażowani, że ten sprzęt mógł się tutaj w studio pojawić. Gorąco zapraszam na film.